Cicho. Już powinien się intercom nagrywać też. Zobacz, czy się nagrywa. Co? Mikrofon weź do... bo tak to ja słyszę. Teraz słyszysz? Tak, tak. Informacje mam. Tylko czekaj. Teraz 34300 stóp potwierdzam, wychodzi mi 7000. Sokołów Podlaski, pan właśnie, no dziękuję. Czekaj. Daj mi sekundę. Przykręcimy to. O i teraz... Lepiej. Czekaj, o proszę. Mów. Daj, dobrze. Teraz dobrze, tak? Tak, dobrze. O, to teraz cię nawet słyszę. O, zaj. Sprawdzam tutaj. Dobra, czekaj, od razu możemy sobie... Głośność dobra ustawiona. Tak? Tak. Słychać nas obu? Słychać nas obydwu. Dobra, czekaj, ja zrobimy sobie flight plan. Add waypoint, mulza, zrobimy... albo BCF, teraz... Foxtrot, dalej, mulza... dalej, mamy... Kostka ustawiona. Terrain, system test, ok. W opisie i na timeline macie rozdziały, więc jeśli chcecie oglądać briefingu, który właśnie teraz trwa, a chcecie od razu przeskoczyć na przykład do startowania samolotem, to możecie tam to kliknąć, jak i również do pozostałych dzielnic, miejscowości czy innych elementów, nad którymi będziemy lecieć. Życzę miłego oglądania. Juliet chce. Dobra, dalej od razu November zrobimy. Dalej mamy Whisky Alpha Kilo. Whisky Alpha Golf. Whisky Alpha Tango. Whisky Alpha X-Ray. Ta X-Ray Romeo. Whisky Alfa Bravo i dalej mamy whisky. Dobra, git. Dobra. 119-180, jak nagrywa się? Wszystko się nagrywa. Super. Obydwie kamery włączone, dźwięk również. Wyłączam telefon, żeby nie palić już. Czekaj, dobra, i teraz się skontaktujemy z info. Babica, informacja, otwiera Papa Foxa z Romeo Echo, dzień dobry. Fox, Romeo Echo, nadawaj. Kaliber 150 pod IMAX, pół godziny nad zegrze i powrót. 2.8, QNH 10.22, wiatr 220 stopni, 4 węzły. I przed trawiastem z radiem, 122-305. Electrical equipment is on after engine start check is complete. Dobra.
Babice Info, kłaniamy się, Sierra Papa Tango Papa Eko pod aeroklubem w planie Modlin i Okęcie, powrót za około 2 godziny. Tango Papa Eko 2-8, QNH 10-22, wiatr 240 stopni, 4 węzły i przed pasem z radiem 122-305. 2-8 w użyciu QNH 10-22, przed trawą na radio przejdziemy 122-305, dzięki na mojego Sierra Papa Tango Papa Eko. Prawo Eko, Cesta 2-8, konwojer. Kol Bravo Eko, można konwojer. No, tu jest starczenie na 2-8, kol Bravo Eko. Telefon ma włączyć samolot. Czekaj, co tu się dzieje? Babice Radio, kłaniamy się, Sierra Papa Tango, Papa Eko pod aeroklubem, połączą się z informacją, prosimy o cięcie trawy. Tango Papa Eko, może cięć trawę. Zmieniamy trawę, Tango Papa Eko, dzięki. To co? Samolocik ma włączyć w telefonie? Po to... co? Po grzyba. Dziwy los kręgu w punkcie Lukik. Przyjdziemy na Olsztyn 118775. Sierra Papa Golf Bravo Romeo. Radio. Szart radio. Radio. To ja przejrzę sobie informacje, zmienię za się na mniejszą stronę. O. QNH, czekaj, 10.22 zmienimy. U ciebie też 10.22. Ale ładnie słychać też to, co ja nadaję, tak z ciekawości. Ciebie słyszę dobrze, a w dźwięku... Czekaj, sprawdzę bezpieczeństwo. W sensie, jak nadaję, wiesz, jak na, w dźwięku o to mi chodzi. W dźwięku nie słyszę, bo nie mam słuchawki w uchu, ale widzę na dźwiękowym... Ale nie, czy chodzi mi o to, czy na wykresie widać też ten... jak nadajemy, wiesz, do tutaj do radia. Bo słychać było ich, ale czy jestem ciekaw, czy słychać to, co nadajemy. A bo ja wiem, nie wiem, zaraz zobaczymy. Jak się o właśnie, o, musisz słuchawki chyba tak trzymać, w sensie tak mikrofon faktycznie prawie w ustach. Tak wiem, bo właśnie zobaczyłem, że na wykresie prawie między nie słychać. No. No ale przynajmniej są, widzisz jakie. Z kolei ciebie to słyszę nadanie aż przez teren. Może sobie przecież na muszli masz regulację słuchawek. A... Ciekawe, to zmienia... Nie, to nie zmienia całkowicie dźwięku w dyktafonie. Babice Radio, Sierra Gold Bravo Charlie. Chwilę przed punktem Luki przechodzę na ocie informacja 118775. Nie no, od razu próbę sobie zrobimy i tyle z tego będzie, kurde. Czekaj, proc. 2, 3, 4, nie, arrival nie, nie musimy. 60, 70, 60, 40. Co? 30. Sprawdzam, czy kręcenie tym pokrętłem nie zmienia głośności tego, co jest w dyktafonie. Nie, wiesz? To na pewno nie, to na pewno nie. I faktycznie tak jest. To przechwyca z tego, z interkomu, także wiesz, nie ma... Dobra, to ma dobre ustawać. Jak będziesz z nimi gadać, to ja sprawdzę. India Romeo na kwadrat. Kołuj. Może z blisko ten pas wygląda jeszcze gorzej niż normalnie. O, kolejka, widzę. Babice Radio, Sierra Papa, Gold Sierra Whisky. Przemieszczenie pod Huzara. Może się przemieszać. Przemieszamy. Budówka. Dobra, zblokowane. Dobra, więc tak, sobie szybki briefing przedstartowy zrobimy. Dobra. Pas mamy w użyciu 2.8, żyrobusola jest uzgodniona, to się zgadza mniej więcej, obroty nie wejdą, przerywamy, prędkość nie wejdzie, przerywamy, nie oderwiemy się do alfy, przerywamy. Decyzja 900, jeśli do decyzji padnie silnik, lądujemy na wprost, jeśli powyżej decyzji lądujemy, odejdziemy lekko pod wiatr. Mamy dzisiaj lekką odchyłkę południową, więc odejdziemy w lewą stronę i lądujemy z wiatrem na kierunku 1.0. Po kontakcie z dopisem informacje, proszę o zaznaczenie trawy do pasa i reszta rzeczy po próbie silnika.
Kilo, zrobimy Karolina próbę, już możemy, mamy ten olej, widzisz, 76 stopni od 65, możemy. Władek, kilo Oskar Lima, Piotr, byś się tam podrzucili do hangaru Wackowi Sieczkowskiemu kółko ogonowe do transportu. Kocham to, stówa zeszła. 100 wróciło. A jak to będzie komu? 100 zeszło. No jechał traktorem i nie zabrał. 100 wróciło. Dobra, dobra, startowe obroty wchodzą. Na podgrzewie spadek nieznaczny. Gamma Whiskey Alfa, zwiad jest skłoszy. Dobra, i silnik nie gaśnie po zdjęciu na jałowę. Radio. Jest git. Foxtrot Romeo Echo, Tango Papa Echo, potwierdźcie, gotowi? Nie, tak właśnie się zastanawiam, co mi tu burczy za plecami, śmiało. No to przed wami, jeśli można, podjedziemy, Tango Papa Echo, dzięki. Śmiało. Słyszałem, co mówiłeś do nich. To? Tango Papa Echo, możesz zająć pasem. I zajmuję 28, Tango Papa Echo, dzięki. Na wykresie patrzyłem, było cię słychać, jak mówiłeś do nich. Dobra, czekaj. Stabice Radio Delta Echo Kilo Info Charlie, krótko przed zolą, proszę wątki do lądowania. Powtórz indeks? Na start okno, zamykamy. Delta Echo Kilo Info Charlie, krótko przed zolą, proszę wątki do lądowania. Delta Echo Info Charlie, pas w użyciu 28 QNH 1022 i zgłoś prosto. 28 1022, proszę prosto, Delta Echo Charlie. Właściwie trzeci zgłosił. Dobra, czekaj. Dobra, to wszystko mamy. 39. Teraz samoloty na kręgu. 39, tak, dobra. To Delta Info Charlie, proszę trzeci. I Tango Papa Echo startuje z 2.8. Tango Papa Echo może startować. Startuje Papa Echo, dzięki. Po pozycji z wiatrem do 2.8 zgłosimy prosto Golf Bravo Echo. Radio. Okej. Radio, to weszły. Prędkość ożyła. Foxy, to robię Echo, możesz zająć pas. Juan, rotate. Możesz zająć pas. Foxy, to Echo. Delta Info Charlie, w trzecim do 2.8. O! Zajęty. Dobra, 70 i sobie wznosimy. Klapy możemy schować. Kamerzyk? Stabice Radio, Sierra Papa, Charlie Fox od Bravo. W Alfie prosimy o bakter do 2.8. Czekaj. Czekamy. Echo gotów. Fox od Romeo Echo, pas wolny do startu. Stabice Radio, Sierra Papa Kilo, skrzydlimy po startującym, gotowi do zajęcia pasa. Zdjęcie górki jest. Kilo, znowu cię. Dobra, decyzja. Zajmujemy, kilo skarlima. Lepiej. O, teraz kapeńka lepiej, no. Masz zdjęcie, żeby się... Dzięki. My lecimy na wprost, tak dobrze? Tak, na wprost, dokładnie tak. Dobra. Jakieś śmigło wchodzi w kadr. To? Śmigło mi wchodzi w kadr. Weź się wyłącz, coś. Kilo Oskar Lima, startujemy. Kilo Oskar Lima, startuj. Kilo Oskar Lima, startuj. Romeo Whiskey Alfa, na prostej, konwoje. Konwoje, aha. Romeo Whiskey Alfa 1, startuje, można konwoje. No wagon, startuje, ląduje. Startuje, ląduje. Czekaj, czekaj, patrzę, gdzie my jesteśmy. Tu masz stare babice. Nie, jesteśmy właśnie od domu do... Tak, idealnie? To idealnie. A ty właśnie go widziałem. Możemy przez pas na neutralny, czyli wszystko prawo? Czekaj, bo to się... O, dobra, na neutralny. Na neutralny powstający, czyli wszystko prawo. Mniejsza z tym będzie nagrywać na flagę. Co? Mniejsza z tym nagrywamy, jak będziemy na flagę. Jak gdzie będziemy? Nad Pragą. Nad Pragą, tak? Ewentualnie od Białęki. Dobra, damy radę. No bo teraz nie będzie widać Warszawy, więc nie ma sensu. Mhm, to prawda. No zacznie to wygląda, trochę wyżej niż Charlie, prosta do 2.8. Czekaj, bo trochę nosi ci powiem. Delta Info Charlie,
Na ilu najniżej możesz być? Co? Na ilu najniżej możesz być tutaj? Najniżej tu mogę być w tym miejscu, najniżej i najwyżej jednocześnie mogę być na 1500. Tutaj jest określone dokładnie. To jest sławne 1500. Co? Sławne 1500. Robi są 44 w dolocie do Zulu i prosimy o podanie warunków i ruchu na krękach. Wyski Oskar Lima, pas w życiu 2.8 kłęba. Mówiłeś, że nie chcesz leżeć na... Ewidentnie chcesz. A gdzie? Tam jest gdzieś? Już? No, tam niedaleko. A tam niedaleko. Widzisz te blu... 8? Co? Widzisz te dołki? A, okej. Zrobię sobie zdjęcie i wyślę. Zrób, pokaż. Chciałbym tam koło wieży. To po przecięciu osi pasa po... będziesz po południowej podchodził. Dobrze, podejdę po południowej, sierp, papa, łyski, Oskar Lima. Niech się śmieją, wyślę im teraz. Kol Bravo Echo, Presta 28, konwojer. Kol Bravo Echo, jeden kończy dobieg pełny, ma znak konwojer. I za poprzednikiem obserwujemy, Kol Bravo Echo. No w minus. Czekaj. Tango Papa Echo w dolocie do Foxtrota i przejdę na Warszawę 128575, dzięki, do powrotu. Do powrotu. Warszawa, informacja, Sierra Papa Tango, Papa Echo, dzień dobry. Sierra Papa Tango, Papa Echo, Warszawa, informacja, witam. Sierra Papa Tango, Papa Echo, AT3 po odlocie z Babic do Babic przez Modlin i Okęcie, wysokość 1500 feet altitude, skok 7000 i wykonujemy zgodnie ze złożonym planem lotu. Sierra Papa Echo, Warszawa, informacja, przyjęłam w kontakcie radarowym ciśnienie Warszawy 1022, o której był start. QNH-1022, start 13.39 Zulu i od razu jakbyśmy mogli poprosić o skoordynowanie ze zbliżaniem wznoszenia do 4000. Sierra Papa Echo, Warszawa, informacja, przyjęłam, ciśnie i zaraz będziemy koordynować. Dzięki. Warszawa, informacja, Sierra Papa, Oskar Emia Delta, w dolocie do punktu Lima Dęblina, przechodzę na Sierra Romeo Delta, Warszawa, informacja, przyjęłam, do Milano. Tylko to tam, to wiesz, prosimy wyciąć, no nie? Tak, dokładnie. No nie, sprawdzę dla pewności, że się wszystko grywa, żeby nie było. Dobra, jest. Nawet mnie jako tak odsłychać. O! A telefon się ładuje? Nie wiem, nie patrzyłem, ale to nie jest ważne, ma 70%. Po prostu chodzi o to, że będę mniejsza z tym i nie padł. No ta. Dawaj, Kacper, zrobię ci selfie. Czekaj. Nie wiem, jak to widać, bo nie widziałem, ale... ale może w miarę. Dominik? Warszawa, informacja, Sierra Papa Whisky Lima Delta, dzień dobry. Profesjonalni piloci. Sierra Papa Whisky Lima Delta, Warszawa, informacja, witam. Po starcie z radawca aktualnie udajemy się w kierunku Stalowej Woli i zgodnie ze złożonym planem lotu. Sierra Papa Whisky Lima Delta, Warszawa, informacja, przyjęłam, ciśnienie regionalne 1022, zgłosz przejście na Kraków, informacje. No, byłem tutaj, przejście na Kraków. Jakieś dwa lata temu, ale byłem. Co? Jakieś dwa lata temu tutaj byłem na kole, ale byłem. No widzisz. Papa Tango, czekaj. Papa Echo, Warszawa, informacja. Czy ustalał pan podejścia ze zbliżaniem? Potwierdzam, dzwoniliśmy na zbliżanie dzisiaj z rana. Będziecie wygodni. Oho, co? A, dobra. Pozycja kamery, okej. Okay. Pozycja kabla. Ale widzisz, jaka czujna, czy ustalałem podejścia ze zderzaniem? Ze zderzaniem. Tak, zderzanie. Warszawa, zderzanie. A powiem ci, że nawet nie leci się stało tak źle, jak wszyscy marudzą. Sierra Papa Tango, Papa Echo, Warszawa, informacja i na razie na pewno pod tema ze względu na podejścia na Okęcie na 1-1. Przyjąłem to, na razie wykonujemy pod tema. Jest szansa jakoś za Sochaczewem, ewentualnie z ominięciem Campinosu, żeby potem wznieść? Czekam na informację. Uż, na razie pod tema, słyszysz? Ajaj. Sierra Papa Tango, Papa Echo, Warszawa, informacja. Informacja ze zbliżania, że miał pan uzgodnione te podejścia między 13 a 13.30 i teraz już nie ma takiej możliwości.
A, przyjąłem. No tak, między 13 a 13.30 Zulu, no to dobrze, no rozumiem. Czy, a w takiej sytuacji możemy wykonać dookoła Campinosu i tak pomimo tego, że nie mamy w planie przez Quebec i Wiktor wlecieć do Modlina? Zapytamy Modlina, czy jako VFR będzie pan mógł przejść. Czwartowa informacja, Sierra Papa Golf Kilo Zulu w dolocie do punktu Romeo Deputis i przechodzę na Deputice Radio 119.580. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia. Sierra Papa Golf Kilo Zulu, wasza informacja przyjęłam, do miłego. Już o 13 to my nawet nie mieliśmy lecieć. No mieliśmy, w sensie 13 Zulu, no. Czyli 15? No. Okay. Sierra Papa, Sierra Oscar, Mike, wasza informacja i łączność, załóżna informacja 118-775, do miłego. 118-775, bardzo dziękuję, do miłego. O, mijamy błonie. Warszawa informacja, Sierra Papa, Sierra Oscar, Lima, dzień dobry. No, pod nami jest Leszno, a tam jest błonie. No, Sierra Papa, Sierra Oscar, Lima, wasza informacja, witam. Sierra Oscar, Lima, lecimy po 152, na pokładzie 2 osoby, 107 tysięcy. I w planie jest trasa do Łodzi, Piotrków, Trybunalski, z powrotem do Eko Papa i z powrotem do Babice. Sierra Papa, Kilo Oscar Lima, wasza informacja. Przyjęłam ciśnienie Warszawy 10.22 i rozumiem, że to lot według planu? Tak, potwierdzam, lot według planu 10.22 ciśnienie. Chociaż pytanie, czy my chcemy ten Modlin w takiej sytuacji? Informacja, bo musimy trochę trasy nadłożyć. Jeżeli jest duży problem, to nie musimy, możemy po prostu przejść obok. Co? Jeżeli bardzo duży problem, to po prostu przejść obok. Nie, bo już ci pokazuję, ja myślę, czy nie odwróci trasy. Ciśnienie regionalne 10.22. 10.22, Sierra Papa Nadal Pilotango. Okay. Sierra Papa, Kilo Oscar Lima, Warszawa informacja. Mamy plan zbawić do Piotrkowa przez Łódź, ale na Oscar Kilo Lima. Kilo Oscar Lima, potwierdzam, plan jest złożony do Piotrkowa. Czyli nastąpiła literówka w planie. Literówka w planie. Ajajaj. Kilo Oscar Lima, tak. Ale dobra, to czekaj. Warszawa informacja, Jan Tartango, Oscar, dzień dobry. O kuć. Tartango Oscar. Nawet szybowce tutaj są. Wszystko. Cały full service, panie. Jan Tartango Oscar, Warszawa informacja, witam. Proszę o informację, czy strefa TR-433 oraz ta druga strefa wzdłuż granicy, czy one są aktywne? Potwierdzam. Strefa TR-433 jest aktywna i ta druga 476 pewnie pan pyta. Aparat się już przegrzewa? Aparat się już przegrzewa? Tak. Ale włączyłem ignorowanie przegrzania. Co? Włączyłem ignorowanie przegrzania. A, okej. Okay. Ale jest ciepły. Warszawa informacja, Sierra Papa, Whisky Lima Delta. Whisky Lima Delta. Whisky Lima Delta, Warszawa informacja. Korekcję planu lotu wykonamy jeszcze przez Zawichost i Sandomę. Są następnie już według planu lotu będziemy wykonywać. Whisky Lima Delta, Warszawa informacja, przyjęłam. Warszawa informacja, Sierra Papa November Tango Bravo, witam ponownie. No nie wiedziałem, że tyle tutaj widzisz. Co? Myślałem, że nie widzisz mapy. Nie, no widzę. Nie, to tak, to fajnie. Sierra Papa November Tango Bravo, Warszawa informacja, witam. Krótko przeszkilową, zgodnie z planem lotu, Sierra Papa November Tango Bravo. Sierra Tango Bravo, Warszawa informacja. Czekaj, ja zobaczę. Warszawy 10.22. Zobaczymy, co jest w użyciu na Modlinie. 10.22, Sierra Papa November Tango Bravo. Będę go miło, że tu jest dotykowy ekran. Tego bym też się nie spodziewał. No widzisz, takie cuda niewidy. Najpierw w kosmosie, później w lotnictwie. Chociaż nie, no. Hotel Tango Mike, chociaż nie, wcale tak dużo nie nadkładamy. W sumie. No, mnie najbardziej interesuje, żeby z tej strony była Warszawa. Dobra, to damy radę. Wykombinujemy. To lecimy tak jak lecimy i tyle. Dobra. Sierra Papa Tango Papa Echo, Warszawa informacja i może pan wykonać przelot przez CTR Modlina, ewentualnie kręgi, natomiast nie będzie możliwości zrobienia podejścia. Przyjąłem Sierra Papa Tango Papa Echo, w sensie w takiej sytuacji rozumiem, że nie jest możliwe podejście z 3000, ale czy byłoby możliwy normalny wlot do CTR-u nad uniformi po prostu z kręgu jeden low pass? Prawdopodobnie z kręgu low pass 1 jako VFR będzie możliwy. Super, no to dziękujemy bardzo. To jeśli można, to tak byśmy wykonali. Za
Proszę information, Remun 14, climbing 3000. Boże, jak ja współczuję tym pisowcom czasami roboty, słuchaj. Oni mają czasami większy słyszysz niż kontrolerzy. Jeden chce, żeby mu uzgodnić przelot przez CT, inny przez co innego. Czekaj, zwiększymy sobie do 1800. Charlie Lima Kilo, wasza informacja przyjęłam, do miłego. Ile oni widzą od nas na mapie? Co? Co oni widzą na mapie od nas? Nie słyszę cię, kurde. Dzięki, do miłego. Tango Charlie, przyjęłam, do miłego. Co oni widzą na mapie od nas? Wasza informacja, otwiera papa Tango, otwiera Alfa. Co oni o nas widzą na mapie? Na mapie? Tak. Wysokość, prędkość i te, no i pozycje. Okej. Zacznij strasznie cicho ciebie słychać. O, Lewej! A tak, teraz czekaj. No, nie wiem, czy teraz lepiej. Co? Jest lepiej, czy trochę mniej? Jest kapeńka lepiej. Bo jak wstanę, to sobie w to dużo nie poprawia. Dobra, będziemy szli po krawędzi tej strefy. Dobra. Albo w ogóle bez low passa w Modlinie, żeby czasu nie tracić. Jak wolisz. Chyba, że chcesz low pass w Modlinie, czy na Okęciu jednak bardziej zależy. No, bardziej na Okęciu byłoby fajnie. No to dobra, no to tylko transition przez Modlin. Czy Campinos już skończył? To? Campinos już się skończył? Nie, tutaj masz Campinos, bo to niebieska strefa. No to kończy się. Zaraz się kończy, więc zaraz będziemy mogli zakręcić. Warszawa, informacja, strefa Pani Delta Alfa, dzień dobry. Strefa Hotel Tango Mike, wasza informacja. Przyjęłam listę regionalne 1021. Widzisz, na takiej, na takiej wysokości nawet Kataru nie mam. Że co, na jakiej wysokości? Na takiej wysokości nawet Kataru nie mam. No. Zobacz, patrz, słuchaczem. Słuchajcie. 72 po starcie z Fabi, z pominięciu Foxtrot 1500. Chcesz się zabawić? No dobra, co się chodzi? Schowaj telefon do kieszeni. Reszta jest dobrze pomocowana, ta? Dobra. Informacja przyjęłam w kontakcie radarowym ciśnienie 1022 i do Whisky Alfa Romeo nie wyżej niż 1500 ze względu na temat Warszawy i podejścia. Co ty mi tu kopiłeś? Nie wyżej niż 1500, 1022 QNH, sierpa pędzie do Alfa. Za 5 GB. Ooooo! Sierpa Kilo Zulu. Boże! Stan nie masz kości. Zulu po starcie z Zamościa. Chwilowy stan nie masz kości taki. Robiłeś to swoje. Nie. No, na pewno. Dominik, musimy częściej latać, przestałem być chody. Widzisz, latanie ten. Totalnie z... Jeszcze raz chcesz? Nie masz kość? Znaczy, no nie na zakręcie chyba. Co? Chyba nie na zakręcie. Nie no, właśnie, ale właśnie będziemy prostować już. Jak wyprostujemy, jak chcesz na chwilę. Zobacz, generalnie ten samolot w bardzo szerokim zakresie fajnie się zachowuje, bo my robimy łagodne zakręty, no nie? No tak. Żeby nie było dobrze się czujesz, tak? Tak. No to zobacz, no na przykład, patrz, zrobimy sobie zakręt 45 stopni. 45 na luzie daje radę, widzisz? No widzę. Ale to takie wiesz, ale to takie małe jeszcze. Ale zaraz, czekaj, zaraz zobaczysz. Na przykład, tylko sobie troszkę zniżymy. A nie wiem, czy to nie był Bartek, ale dobra. Przyjąłeś wcześniejszą transmisję od Sierra Papa Hotel Tango Mike? Potwierdzam, przyjęłam. Okej, dzięki, Sierra Papa Hotel Tango Mike. Zobacz, patrz, na przykład taki zakręcik o... no mocniejszy, no to zobacz, tylko sobie troszkę więcej mocy damy. Ja pierd... Widzisz, jak ładnie. No zacznij. To co? Zacznij, no. Ty kurwa, na serio myślę, czemu cię tak słychać? No to jest dobre pytanie. No. No fajnie byłoby to nagranie, żeby już działało. Czekaj. A mów teraz. Lepiej? Mów. Lepiej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, osiem. O, dobra. Mniejsza z tym będzie. Interkom sobie podgłośniłem. A, no i lepiej od razu. No, teraz słyszę. I to jest twój?
Tak, to jest twój. A, czyli ja wtedy mogę coś ćwiczyć jedneczne. Kontroli nie możesz tego. Ale możesz mnie przyciszyć i tak dalej. Tylko dla odmiany wtedy siebie słyszę teraz tak dosyć głośno, ale dobra. Mniej się. Przeżyję. Czekaj. November Tango Fox, Warszawa, informacja. Napiszę do jednego Bartka takiego, czy leci dzisiaj. November Tango Hotel. Czy udostępnienie tego, co my słyszymy, jest w ogóle zabronione, czy cokolwiek? Co? Udostępnienie tego, co mówi kontrola, jest zabronione, czy nie? No. Czy nagrywanie tego, co kontrola mówi, jest zabronione? Nie, absolutnie. Okay. Bo ja się zastanawiam, jakim cudem uda się nagrać mniejsze z tym stąd. Absolutnie nie jest zabronione, możesz jak najbardziej. Ale nie, bo oni cały czas mówią, więc będzie trudno to cokolwiek zrobić. Dobra, trudno. Coś się wykombinuje. Ło, nosi. Sierra Papa Delta Charlie Mike, wasza informacja przyjęłam, do miłego, służba ja mam problem, słuchaj, żeby teraz zniżyć. Miłego, Sierra Papa Delta Charlie Mike. O, dobra. Tobie się nie uda? To jest Wisła. Tak, to jest Wisła. A tam jest punkt Quebec, czyli Wyszogród, tam most w Wyszogrodzie. Okej. Tam mamy Modlin, już takie wielkie pole chyba będzie, a nie, jeszcze nie widać, no ale dobra. A nie, teraz nawet Warszawy nie widać. Znaczy pewnie nie za skrzydłem, ale... Trzeba po Warszawie ma golf krótko przed Romeo do północy. Przejdę do północy, radio 119, 580. Dziękuję, Romeo. A nie, widać, widać Warszawy. Nie, nie ma golf, ja mam do miłego, proszę pamiętać o zamknięciu, prawda? No to... Tak. Będzie, dzięki. Dobra, czekaj, leciutko wyciągniemy inlet. Chuj się, jak zawsze blokuje. Ja tak tego nienawidzę, tego systemu inletów. Już patrzymy. O dobra, lecimy. To jest ten twój na nogę już przyczepiony? Czy to jest ręcznie? Informacja 118, 775, do usłyszenia. Czekaj. I przy Tango Papa Eko na trawersie Wyszogrodu przejdę na Olsztyn 118, 775, dzięki do miłego. Sierra Papa Eko, przyjąłem do miłego. Na Olsztyn musimy przejść. Sprawa informacja. Elbląg. Olsztyn, informacja Sierra Papa Tango Papa Eko, dzień dobry. Sierra Papa Tango Papa Eko, już informacja, dzień dobry. Sierra Papa Tango Papa Eko, AT3 na trawersie Wyszogrodu do Babic, wysokość 1500 Vitality, to jest kół 7000. Sierra Papa Tango Papa Eko, już informacja przyjąłem, ze skłukiem 7000 w kontakcie radarowym, pozycję potwierdzam, QNH 1022. QNH 1022, Sierra Papa Tango Papa Eko, jeśli możecie potwierdzić, czy powiem to, że nie mamy tam w planie, ale tam no niestety jest do TMA, nas nie wpuszczono, będzie możliwość wykonania przez Victor Uniform do Modlina? Jeszcze raz, bardzo szybko pan mówi. Co chce pan wykonać? Chcielibyśmy przelecieć przez Victor i Uniform, przez CTR Modlina i następnie opuścić przez Juliet, jakby było możliwe. Powiem panu. Co informacja, Sierra Papa Whiskey of Kalima? Bardzo szybko pan mówi. No nie. Sierra Papa Victor of Kalima, już ta informacja. Whiskey of Kalima. Whiskey of Kalima, proszę nadawać. 44 po opuszczeniu APZ-u Babic, wykonujemy tylko mapa Delta Juliet 1500 stóp, transponder Sierra. Sierra Papa Whiskey of Kalima, dziękuję, skoń 7000 w kontakcie. Razem QNH 1022. Sierra Papa Whiskey of Kalima. I to mamy Wisła. Sierra Papa Tango Papa Eko, proszę wywołać modlitwę na częstotliwości 123.90. Blocked. Co to było? Sierra Papa Tango Papa Eko. Sierra Papa Tango Papa Eko na 5 teraz. Modlin 123.930. I na Modlin przejdziemy 123.930. Dzięki do mojego Sierra Papa Tango Papa Eko. Oj, teraz się zacznie. Będziesz mógł wstawić któreś z tych odcinków, z tych urywków. Modlin Tower, kłaniamy się, Sierra Papa Tango Papa Eko, inbound Victor for entry to the CTR in intentions Victor, then uniform and leaving CTR via Juliet. Sierra Papa Tango Papa Eko, Modlin Tower, good day, you are identified 10 miles west of Victor Point, clear to enter control zone as VFR, maintain 1500 feet altitude, QNH 1022, proceed direct Victor, next uniform and Juliet.
clear to enter CTR of Modlini, CTR 1500 feet, QNH 1022, proceeding Victor, Uniform and Juliet, Sierra Papa Tango Papa Echo, dzięki. Szkoleniowego tam Sierra Papa Tango Bravo. I przyjąłem. No jednak widzisz, jednak będzie bez tego, bez low passa w Modlinie, no nie? No ale trudno. Nie ma co tracić czasu. Dokładnie. Czekaj, 15.29 mieliśmy startup. Dobra, pół godzinki minęło, nieźle. Czasowo stoimy całkiem git, słuchaj. No i to się liczy. O, jak elegancko. No co? 1500 równiutkie. Do Wisły? Do Wisły. Mówię, to jest bardzo fajny system, ten 4Flight. Taka nawigacja trochę. Tam widzisz takie miasteczko na naszej 11? No. Tam w tym miasteczku jest kościół. I ten kościół to jest właśnie punkt Wiktor. Ja widzę Warszawę na wprost. A, to też. Ale Campinos po drodze. Campinos. Jak masz 10 tysięcy, to możemy. Bałem się, że nie mam pod ręką. Też mi się to tak wydaje. Mówiłem ci, że się nie ugotujemy. No faktycznie. I nawet teraz cicho dosyć jest. No, tutaj masz, widzisz, nawiew. Bo tak go można też regulować. No widzisz. Ryanair 194 Social Lima, ready for departure. Ryanair 194 Social Lima Tower, line up runway 26 and wait. Line up 26 and wait, Ryanair 194 Social Lima. Jak chcesz, to możesz nagrać, zaraz będzie... Ryanair 194 Social Lima Tower, traffic information 1 aircraft 172 on the right downwind position during your departure. With airborne contact approach, wind variable 4 knots, runway 26 clear for takeoff. Good day. 26 clear for takeoff, Ryanair 194 Social Lima. Tam będzie startował zaraz. Tam widzisz, jest lotnisko na naszej 11. Właśnie nie mogę zobaczyć go. Takie wielkie pole. Na naszej 11 idealnie. O Boże, jaka nuda. Widzisz? Modlin wieża, Sierra Papa Oscar Tango Bravo, z wiatrem prawy do 26. Sierra Tango Bravo, wieża z głosu prosto, numer 1. Zgłosimy prosto, Sierra Papa Oscar Tango Bravo. Czekaj, tam chyba już startuje ten Boeing. Zaraz powinniśmy Boeinga widzieć, czekaj, zaraz zobaczysz. Jak rozumiem, on będzie ponad nas dla tej O tam będzie, no będzie o tam lecieć obok nas, no, po lewej. O kur... Czekaj, bo trochę za wysoko jesteśmy. To było powiadomienie o tym. No, mówię, tak to jest jak nosi. No nosi, nosi, nosi. Czekaj, na ilu jesteśmy? 1500. 1500 powinniśmy być, a byliśmy 1700. Jaki jest przelicznik? Stóp? Tak. 1 metr to jest 3,28 stopy, więc jak podzielisz stopy na 3,28, no to wyjdzie ci, wiesz, no pi razy oko na 3, czyli jesteśmy tak na wysokości około 500 metrów. No byłem kiedyś na takiej wysokości. Byłeś? Byłem. O proszę. Ale w takim miejscu, gdzie na tej nic o, nie opa. O, widać, widać, widać. Startuje. Ale urwał. Jest i on. Prościej byłoby mu z Wisły wystartować. Co? Prościej z Wisły by wystartował. Dużo miejsca. Ale kurde, czekaj, czekaj. Modlin wieża, Sierra Tango Bravo, prosta 2-6. Sierra Tango Bravo, wieża PAS 2-6, konwoj rezerwowany, wiatr zmienny, 5 węzłów.
wynik może ja nagram. Konwoj Sierra Papa, Sierra Tango Bravo. Widzisz, mam opanowane umiejętności. I poprosimy o imitację na 08, Sierra Papa, Oscar Tango Bravo. A jak daleko odlecicie po starcie? Na... krótko za progiem pasa i zrobimy zawrotkę na 08, Sierra Papa, Oscar Tango Bravo. Przyjąłem i tak zezwala. Macie potem z powrotem księgi? Jak byłaby opcja, to to samo na 2.6. Widziałeś, ale kurde. Powinniście zdążyć, także wykonujcie teraz, następnie 08, potem 2.6. Okej, 08 i 2.6, Sierra Papa, Oscar Tango Bravo, zgłosimy prosto. Modlin Wieża, Sierra Papa, Gold, Bravo, Charlie, dzień dobry. My nie jesteśmy na kursie kolizyjnym z... Sierra Papa, Gold, Bravo, Charlie, Modlin Wieża, dzień dobry, możesz uruchamiać. Tutaj masz, Wiktor i zaraz do Wiktora musimy dolecieć i dopiero wtedy możemy na uniform odbić. Okej. Jak to działa? Chyba, znasz zdjęcie wtedy wieżowców na razie. Aha, cykaj fotki. To musimy się przełączyć na funkcję prowadzenia. Niestety muszę odbić, wybacz. Nie ma żadnego problemu. A jakiś most? To jest most na S7, ten jak się jedzie na... no nie? No i tak. To jest punkt uniform właśnie. Dokładnie ten most jest punktem uniform. Ale wolno się te samochody przemieszczają na dole. To no. Nie jest tak, że jesteśmy wysoko i widzimy, że wolnie się przemieszczają. Nie, nie. Właśnie, nie, wcale. O, tam widać kolejny samolocik. Zakręciłem podąd, żeby patrzył na front. Sierra Papa, Oscar Tango Bravo, konwojer 08 zezwala wiatr 170 stopni. A, to pole. To jest to blisko, fajnie. Sierra Papa, Oscar Tango Bravo, 20 metrów. Wielkie jak... to nie? Dużo tych pól tutaj jest. Mówiłem, że wielkie. To jest większe od wszystkich. Ej, tam... coś będzie startować? Co? Coś startuje? Nie startuje, ale teraz ląduje ten na 0.8. Ja widzę, że tak coś wolno się przemieszcza. Czy my za wysoko nie jesteśmy? Gdzie mamy stopy? Tutaj mam. No. Dobra, to wiesz, dokładność do 100 feetów powiedzmy, nie? Modeling Tower, Sierra Papa Alpha India Sierra, established on RP approach runway 26, speed 96. Sierra Papa Alpha India Sierra Modeling Tower, hello, continue approach, wind variable to not south low pass, plan to fly standard best approach procedure. Teraz pójdę spać. Cleared for low pass RMP runway 26 and after low pass standard standard missed approach Sierra Papa Alpha India Sierra. Negative, you are not cleared yet. There is a departure in opposite direction which will make imitation for runway 26. You are number 2, continue approach. That was just a plan. Continue approach number 2, Sierra Papa Alpha India Sierra. I tak, można z telefonu korzystać w samolocie. No to już mi pokazałeś tak, raz tak do mnie... A no tak było. Tango Bravo, rozpocznijcie imitację nie później niż za 15 sekund. I rozpoczynamy już Sierra Papa, Oscar Tango Bravo. Przyjąłem pas 2.6 konwoje, zezwalam, biorę zmienne 2 węzły. Pajek spada. Zrobimy, startujemy pas 2.6 Sierra Papa, Oscar Tango Bravo. Sierra Papa, Tango Papa Eko z uniform wykonujcie na Juliet. I z uniform na Juliet, Sierra Papa, Tango Papa Eko. No muszę się tu niedługo pojawić. Dronem? Tak, ale nie na takiej wysokości. Pierw za Modlin, widzisz? Aha. A jak nas widać? Pokaż na tej kamerce. O, ej, jest całkiem spoko. No, pomijając to, że responsa ma od tyłu. Ale będzie potem od przodu. No i to się liczy. Rozumiem, że low pass na Okęciu będzie ten... To ba! Ja nie wiem, czy low passa na Okęciu nie będzie lepiej z tej perspektywy. W sumie to... czekaj, zaraz zobaczymy, co jest w użyciu w ogóle na Okęciu. Jest prawo do pozycji z wiatrem, do 2.6. Przyda tango brawo, że potwierdzam prawy krąg numer 2, poprzednik Cessna 172 na półtora milowej prostej, skłoście prosto. Sierra India, Sierra Wieża, pas 2.6, zezwalam na opcję, wiatr zmienny, 2 węże. Cleared for option, runway 26, wind complete, Papa Alpha India, Sierra. Correct.
Sierra Papa Echo, 1 mile to CTR boundary. Sierra Papa Tango Papa Echo, Modlin Tower, roger. Traffic control services terminated, contact us for information. 118.775, have a good day. 118.775, dzięki wielkie, do mojego, Sierra Papa Tango Papa Echo. Oszty informacja, Sierra Papa Tango Papa Echo, kłaniamy się ponownie. Sierra Papa Tango Papa Echo, witam ponownie, oszty informacja. Sierra Papa Tango Papa Echo, AT3 po wylocie z TTR Modlina, wysokość 1500 Vitality, skok 7000. Witam w kontakcie radarowym, QNH Warszawy 1022. QNH 1022, Sierra Papa Tango Papa Echo. Dobra, wzniesiemy sobie na 1800. Szkoda, że mi nie mówię, że to jest zapalniczka. Informacja, no. Sierra Papa Yankee Kilo Whisky, witam. Szkoda, że mi nie mówię, że jest zapalniczka. A. Sierra Papa Yankee Kilo Whisky, witam. Oreszta informacja. A w postaci lądowiska w Wiśnie pod Świecami będę wykonywał Poznań Kobylnica poprzez górę Karwarię, koło Sparzęc i Kobylnica, a zwiększanie 2000 stóp. Boże. Sierra Papa Yankee Kilo Whisky przyjąłem w kontakcie. No i dobrze, może na razie sobie zupy przerwę od tego faktycznie, co my tutaj gadamy, żebyście mogli też posłuchać bezpośrednio mojego głosu tak normalnie. Tutaj z Dominikiem sobie jeszcze oczywiście lecimy dalej, ale dolatujemy powoli i będziemy się tutaj teraz kręcić właśnie mniej więcej w tym, że też rejonie nadlegionowym, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko tutaj mniej więcej wygląda. Oczywiście mamy Wisłę, tam daleko znajduje się Warszawa. Przy okazji w odbiciu widzicie doskonale kamerkę, którą jest nagrywana twarz nasza. I wszystko jest dzięki temu mniej więcej widoczne, jak to wygląda. Nawet z tego, co widzę... Nie, to już chciałem powiedzieć, że drugi aparat widać, ale nie. Bez przesady. Może parę ciekawostek a propos samego lotu wam powiem. Lecimy tutaj samolotem AT3. Co ciekawe, mogę tutaj powiedzieć... To nie jest tak, że my sobie pewnego dnia wymyśliliśmy, że polecimy i po prostu polecieliśmy. To było przygotowanie... paręnaście dni wcześniej, żeby faktycznie był samolot, no bo musiał być wynajęty na te dwie godziny, jak my tutaj lataliśmy. Musiał być zrobiony cały plan lotu, wszystkie dokumentacje. No tutaj Dominik głównie w tej mierze się tutaj zajmował, no bo jednak on tutaj jest pilotem. No ale oczywiście też ustalaliśmy sobie, gdzie chcemy polecieć, co chcielibyśmy zobaczyć, no i właśnie pomysł padł. Mimo wszystko sądziłem, że może wam się spodobać i zobaczymy w sumie, jak będzie z oglądalnością tego filmu i tego kolejnego, który będzie trochę bardziej nad Warszawą. Jak to wszystko wygląda tutaj z powietrza, bo dookoła Warszawy samolotem, nie wiem, czy jest dużo takich filmów, raczej niedużo z tego okresu faktycznie 2022 roku, to jeszcze z czerwca tego roku. Także naprawdę całkiem nieźle. Tutaj jak zwrócicie uwagę przed nami, jest takie, przychodzą czerwone paseczki i to oczywiście jest śmigło, jeżeli ktoś się zastanawia, tylko jest tak w zwolnionym tempie, bo padacie to oczywiście widać. W teorii jakby ktoś bardziej był tutaj ciekawy, to mógłby wyliczyć, jakim czasem nagrywa aparat, no ale to tak to wygląda. No tutaj widzimy, tak jak mówiłem właśnie, legionowo nam się tutaj powoli zaczyna pojawiać, legionowo, jabłonna, tam dalej. No i my tutaj będziemy oglądać sobie to wszystko i mniej więcej też w okolicach, jak już przylecimy most, znaczy będziemy niedaleko mostu Żydań FSO, to też w tym rejonie rozpocznie się tutaj w filmie mniejsza z tym. Także będzie dosyć ciekawie, bo zobaczycie jeszcze mniejsza z tym od drugiej strony i będziecie mogli to wszystko sobie zobaczyć. Tak przynajmniej sądzę. Ciekawostka, w międzyczasie pewnie już zauważyliście jakiś czas temu, że drukuję trochę swoich rzeczy. No to faktycznie też taka ostatnio miała sytuację, że prawie wszystkie loga moich serii mam już wydrukowane. No i coś, o czym muszę wam w sumie powiedzieć, bo warto, żebyście wiedzieli o tym. Już tego zbieram. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy to się stanie, bo chwilowo naprawdę, tak jak mówiłem, właśnie z tymi reklamami próbuję coś zrobić. Ale nie wiem jeszcze kiedy, nie wiem jak to będzie wyglądać, ale najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie się zmieniać logo kanału. Może to być dla was dosyć duża różnica, chociaż już od dłuższego czasu się tego przymierzam i tutaj z grafikiem pracujemy nad tym, żeby coś ciekawego wymyśleć. No i faktycznie do tego dochodzimy. Tutaj przy okazji widzicie właśnie doskonale linię kolejową, która jest w Legionowej, która się przeciąga przez całość. Te ładne, zacne cztery tory, jak i tutaj również mamy wiadukt samochodowy, drogowy na tym wszystkim. I tam nadal mamy trochę właśnie tą większą stację i te całe rozjazdy.
Także tak, możecie patrzeć w najbliższym czasie, czy to się będzie zmieniać. Może będę się jeszcze was pytać, czy na pewno to jest dobry pomysł, chociaż też zobaczymy z tym wszystkim, jak to wyjdzie. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać w najbliższym czasie. No jeszcze z takich ciekawostek, no jeżeli się domyślacie, a jeśli się jeszcze nie domyślicie, to ten film to jest część pierwsza tego przelotu samolotem. Cały lot trwał prawie 2 godziny, bo na tyle mieliśmy, wydaje. No i też w związku z tym film został podzielony na 2 części, bo jednak po pierwsze 2-godzinny film słabo by się oglądał, a po drugie, ważniejsze, 2-godzinny film w 4K ważyłby z 50 giga. Po pierwsze to jest bardzo duży plik, po drugie wysyłanie go przez internet to jest mordęga. Chociaż i tak ten film, który teraz wyglądacie, waży 25 GB i to jest naprawdę duży i potężny plik mimo wszystko. Ale udało mi się właśnie specjalnie dla was tylko zrobić, żebyście w całości mogli obejrzeć go właśnie w 4K. Także tak to wygląda. No tam na początku kręciliśmy się głównie dookoła Campinosu, bo trzeba o tym warto powiedzieć, że na tej wysokości, co my lecieliśmy, nie wolno przylecieć nad Campinosem. Tam Dominik powiedział, czy masz wolne 10 tysięcy. Mniej więcej taka jest chyba kara, jak dobrze pamiętam, za przelot nad Campinosem na zbyt niskiej wysokości. Także tak to mniej więcej wygląda, niestety. Ale no, lecimy sobie dalej. Od razu też powiem w wstępie, bo tam mówiliśmy w trakcie lotu o lądowaniu na lotnisku Modlin, czy tam Low Passie nawet. To oczywiście już widzieliście, że się nie udało. I co do lotniska Chopina, tam też się nie udało, bo jednak był dosyć duży ruch. Byliśmy w godzinach szczytu, już nie pamiętam dokładnie, kiedy to była godzina, chyba około 16, bo tu lecieliśmy jakoś. I wtedy no właśnie już był dosyć duży ruch. Dlatego też nie mieliśmy okazji wylądować tam, ale trochę się pokręciliśmy jeszcze tam od drugiej strony Warszawy, zresztą zrobiliśmy jeszcze jeden krąg, żeby wylądować na Otwiskowice i tam też będziemy dzięki temu w centrum w kolejnym filmie. Jak i również porobiliśmy z tego, co pamiętam, kółeczka nad Nadarzynem, taka ciekawostka, ale to zobaczycie niedługo. No i tak jeszcze mówiąc, że w międzyczasie napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tego typu filmie, czy wam taka alternatywa do tego, co zazwyczaj pokażę, czyli inwestycji, wszystkich się podoba. Dobrze, jabłonna się kończy, więc wracamy również do tego, jak to wszystko wyglądało dalej tutaj w locie i z komentarzami bezpośrednio z samolotu. Wracamy nad ziemię. Sprawdzam podląd. Sierra Papa, Sierra Whiskey Alpha Mike w kontakcie radarowym QNH Warszawy 1022. I na 10.22 utrzymuje 1800. Sierra Whiskey Alpha Mike. Kłam. Dobra, to co, zaczynamy? No chyba zaczynamy, no. Będzie to bardzo ciężkie do nagrania. Czy my za chwilę nie wchodzimy w Warszawie? No właśnie za chwilę wchodzimy, dlatego tak ten. To co, może najpierw poczekam, aż wejdziesz w Warszawę? To. No bo będziesz musiał się przebukować. Nie lecimy na okręcie dopiero po drugiej stronie CTR-u. A, okej, chyba to tak. Sierra Papa, Sierra Whiskey Alpha Mike, teraz 45 aktywne, skoki podochronowe w Chrzcenie. I z uwagą, ja nie będę naruszał strefy. To jest, będę za chwilę się kierował. Zobaczymy, czy na okręcie nam pozwolą. Ja nie wiem, Podlińskie, tak blisko CTR-u, Podlina, jak się da. Winnica, o ty... Przyjąć, o właśnie, to ci ostatnio wysyłałem zdjęcie. Jak chcesz, to zakrążę tutaj. Olsztyn, informacja, Sierra Papa, Sierra Oscar, Mike, Mike, pytanie. Zakrążyć ci? Jak chcesz. Proszę. Sierra Papa, Sierra Oscar, Mike, Mike, Olsztyn, informacja. Sierra Papa, Sierra Oscar, Mike, Mike, pytanie, czy rozumiem, że możemy przenisnąć się pomiędzy Orzyszem a EPT Eco Papa Tango Sierra 474, które jest nad Śniadwami. Sierra Papa, Sierra Oscar, Mike, Mike, tylko poligon w Orzeszu aktywny. Jeżeli pan po prostu wykonuje dobieżywka, to nie będzie problemu ze strefą. O, dwójka wyjeżdża, tak, o! Szaleństwo, szaleństwo! No. Na ilu my teraz lecimy? Na 1800. Ale kącie! Sierra Papa, Tango, Papa Eko, informacja. Na 5, Sierra Papa, Tango, Papa Eko. Jakie plany? Następnie punkt November, Kilo i dookoła CTR-u i potem w miarę możliwości low pass na okręciu. Przyjąłem. Dobra, zaczynamy? No chyba zaczynamy, no. Rozumiem, że będzie pan od punktu X-ray chciał wejść z CTR Warszawy? Potwierdzam, X-ray Romeo Whisky zgodnie ze złożonym planem lotu.
Witam Was tutaj, cześć, Szczama Wizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Dziś wyjątkowo ze samolotu, ponieważ mamy setny odcinek, jest ze mną Pan Dominik. No, witam, witam serdecznie. Który oczywiście pilotuje naszym samolotem z aeroklubu. Proszę informacje, Sierra Papa, Sierra Lima, Lima, krótko przez Zulu dalej, 122. Będziemy mieli oczywiście przerywane. Sierra Papa, Sierra Lima, Lima, przyjąłem, łączność Bożycie Radzie, 122.305. Troszkę tego będzie przerw, no niestety jak możecie zobaczyć aktualnie to mijamy właśnie prawie, że no, a nie, nawet chyba już minęliśmy most północny, tak? Most północny minęliśmy, ta, dolatujemy do Żerania właśnie i ten, i tam też widać słynne lotnisko Babicy. Sierra Papa Delta, Kilo Delta, 8 informacja. No i ten. Sierra Papa Delta, Kilo Delta. Za chwilę będziemy lecieć, już lecimy na trwaj. Przypominam o strefie Eko Papa Romeo 228 na godzinie 12 przed panem. No i może trochę newsów. Informację przyjąłem, dziękuję. No właśnie, trochę newsów tak z powietrza. Żeby nie było, mamy raport z poprzedniego roku a propos awarii wind na stacjach metra. Nikt się nie spodziewał, ale jedna winda przewyższa wszystkie raporty, a mianowicie winda, już tutaj sprawdzamy, na stacji metra Ratusz Arsenał przez 17 tygodni była nieczynna. No według mnie to mimo wszystko rekord. O, lecimy, o proszę. Lecimy właśnie nad trasą tutaj Żerań FSO, no i oczywiście most Grota Doweckiego. Takie koleczki jak zazwyczaj mniej więcej godzina 16 to by akurat pasowało, godziny zaczynają się tutaj rozpoczynać. Oskar Kilo Sierra Uniform Romeo 1-4. No tak by się zgadzało mniej więcej, to prawda. Zazwyczaj tak tutaj jest. Ale już przechodzimy do pozostałych informacji dzisiaj. Dzisiaj można już przechodzić na lokalną 123.450 i służba radarowa zakończona. O, też widać Okęcie tam, jakby ktoś był zainteresowany. Tak. No i oczywiście samo centrum, no. Mamy Okęcie, mamy centrum, jak i również niedziałające dwie windy z przyczyn modernizacyjnych na stacji Stokłosy oraz Wierzbno. Idąc dalej, tramwaj na Gagarina, oczywiście już tam potrafią... Lima November, Alfa Alfa Charlie, QNH Warszawy 10.22. Natomiast co jest ważne, będzie dużo drzew. Powtórz proszę, Lima Alfa Charlie. Jak zawsze. QNH Trzaskowski zawsze lubi dużo drzew. Nie dość, że będzie dużo drzew, to jeszcze oczywiście... trochę ich wytną, ale na tyle ich mało wytną, że jeszcze więcej ich będzie. Sierra Papa Yankee. Właśnie przylatujemy na PKP Praga, Warszawa. Sierra Papa Yankee, Alfa Alfa na piątkę. Nie wiem ile będzie trwał ten odcinek, słuchajcie, generalnie, ale jak będzie trwał jeszcze tak z pół godzinki, no to będzie jeszcze widoczny low pasik na Okęcie, jak dobrze powiedzieć. Czy wykonujesz kursem południowym, czy gdzieś tam wykręcisz? A jak nie będzie, to już okręcimy się około kilometra, to będzie spokojnie. Tak sobie w kolejnym filmie z całego przelotu. Także spokojnie pojawi się to na kanale. RV10 nawiguje. Ciszymy ich trochę. Ciekawostkę jeszcze opowiem a propos EKD WKD i z tradycji w dniu 8 czerwca. Będzie czeka w innych godzinach od 17 do 19 wyjątkowo. Zamiast normalnie od 10 do 13. Idziemy dalej. Przypominam, że na WKD są już prace modernizacyjne przy drugim torze. I dzięki temu są jest wzajemne kontrolowanie biletów w KMC 11-12, 18-19, 25-26 czerwca oraz 2-3 lipca. Więc na bilecie w WKD można się przejechać KM-ką. I właśnie lecimy nad wschodnią. Oh yeah, Warszawa Wschodnia. No widzę jakieś pendolino, które tam stoi. Lotnisko, znaczy lotnisko, nie lotnisko, a Stadion Narodowy też mijamy. To możemy zaraz nad nim zakrążyć, jeśli ktoś by chciał. Żeby było widać oczywiście. Aha. No i mamy całe wieżowce. O ja aż coś. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście jakieś zdjęcia trzeba puścić, żeby nie było dla wspierających. Sierra Papa Yankee Kilo Whisky, łączność Warszawa, informacja 28.575, dziękuję, do usłyszenia. 28.575, przechodzę, dzięki, do miłego. I przypominam o sektorze TMA od 1100. I wracając do tematów newsów, żeby nie było, że tylko i wyłącznie pokazuję, że mam zdjęcia z... Chciałem powiedzieć drona, ale z samolotu, to trochę inaczej. to trzeba wspomnieć o tym, że już się rozpoczęły jazdy testowe Skody Batsowi. Już na pierwszej linii metra można ją spotkać. Oczywiście nie jako pasażer, bo tylko i wyłącznie około 2-3 w nocy tam jeździ.
ale jazdy się już odbywają i widzę Stadion Narodowy od innej perspektywy niż zazwyczaj. To by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Już na dniach pojawi się druga część, gdzie przelecimy sobie dalej dookoła lotniska Szpana, niestety bez Lopasa, ale z lądowaniem na lotnisku Babice, bo oczywiście jak się wystartowało, trzeba jakoś wylądować. I tu się ten film pojawi się już na dniach, ewentualnie jest teraz do niego karta, jeżeli ten film jest już dostępny dla was. Także zapraszam, jeżeli nie chcecie tego przegapić, oczywiście to kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!